Cześć Wam, tutaj jestem przed taką małą galeryjką, wystawą sztuki afrykańskiej z Gambii. No i zaraz będę wideo robił. Tam w środku zrobimy jakiś fajny vlog. Da bin ich für den Kunstausstellung aus Gambia. Und ich werde kleine Vlog hier aufnehmen. Guck mal. Und wir werden sehen. Boom. Tutaj to widzicie, to jest na zewnątrz tak fajnie. Witryna elegancka. To jest mój kumpel Michael. Tego logo akurat nie widać teraz. No i wchodzę. Halo. Zobaczcie, geile music. Szyny kleine laden, bisschen groß. Nie za duży sklepik tutaj, bardzo fajny. Ale patrzcie, jakie piękne rzeczy. Wszystko wiadomo, od ręki zrobione. Różne techniki tutaj widzę. To są instrumenty takie fajne, afrykańskie. Także jest to pooglądać. Naprawdę bardzo fajne. Piękny instrument. Michael, weißt du, wie heißt dieses Instrument vielleicht? Bitte? Dieses? Das ist ein, ja, aber wie heißt die Name von? Der Oberbegriff ist Ora. Ora. Das ist Instrument Ora. Tak mówi Michael, mój kolega. Und das ist dein privater Laden oder nein, ist das, nein? Ist das von Stadt? Nein, das sind drei Künstler, die waren früher auch in der Galerie drin. Der hat auch bald zugemacht wegen Corona. Mhm. Jetzt sind drei Künstler aus Mülheim, Essen, Oberhausen. Mhm. Alle aus Gambia? Nein, die Mieten, nein, nein, Deutsche. Also verschiedene Künstler, nicht nur alle Gambianer? Nein, nein, nein. Nein. Okay. Także tutaj w sumie tą sztukę robiło trzech artystów. Die Skulpturen sind noch von der Ausstellung wie vorher, aber da hat noch keiner abgeholt, das Jukka nicht ausgestellt. Okej. Także to też jest moderna sztuka, taka nie tylko afrykańska. Wcześniej już tu była w tej galerii, także to tak tutaj zostało, ale też pasuje według mnie, uważam. Dass das so ganz reinpasst, die andere moderne Kunst auch, ne? Ja. Ist auch interessant. Ja, schön. Das gefällt mir richtig gut, weil ich mag solche. Das ist unser Highlight. Aber so viele Leute sagen, interessante Idee. Aber die sind zu groß. Mach. Format, ja, ich habe keinen Platz zum Aufhängen. Die kleinen, da haben wir viele vom Verkauf, da sind noch zwei über. Also vielleicht, die Kunst ist nicht zu groß, die Laden vielleicht ist zu klein. Ja, nee, aber die Wohnungen, nein, sind zu klein. Ja. Die Leute sagen, ich habe keinen Platz in meiner Wohnung. Ach ja, ja, ja. Ja, könnte sein. Aber das ist so, alla, kann man sehen, da ist ein bisschen Picasso drin, ist Afrika drin. Ist einfach interessant, die Augen, diese Gesichter. Także ja mówię, że tam jest Picasso w tej sztuce, tak jakby dla mnie.
Widzę tutaj i te twarze, i te oczy, także też psychodeliczne rzeczy. No i widać też kształt Afryki, no niesamowite. Dla die Mappe von Afrika auch, ne? Ja. Richtig geil, hier Mutter Afrika, kann man so sagen. Mama Afrika. Maybe I speak a little bit English also, for the people who don't understand. It's African art from three person make it possible. And also it's not only African art, it's some modern art also to see. Sorry, because I don't speak perfectly in English, so I looking for my words to speak nice to you. But very interesting, very impressive. You can see. And for me it's very nice because I love dub music. Także, tak jak mówiłem, jestem tutaj dalej, w tej malutkiej galerii. Tutaj jest ta sztuka do kupienia, jakbyście chcieli kupić jakieś tutaj obrazy z tego, to możecie też do mnie napisać, nie? Na Facebooku Chris Rastifa, facebook.com, albo Instagram Rastifa Chris. Tak samo możecie na YouTubie napisać w komentarzach, albo na e-mail, później mogę wam e-mail prywatnie wysłać, nie będę e-maila jeszcze dawał nikomu, jakby ktoś był zainteresowany i chciał kupić, bo połowa z tego kupna pójdzie do Afryki, wyślemy do Afryki dla dzieci. Naprawdę, to nie jest kit, to nie jest jakiś blef, tylko po prostu połowę dla tych, co to stworzyli, i połowę dla tych dzieci pieniędzy, nie? Chętnie by się kupiło, ja na przykład na razie finansowo nie wyglądam najlepiej, nie, ale niektórzy mają naprawdę pieniądze i chcą takie rzeczy kupić, nie? To można jeszcze wsadzić w ramę i naprawdę mieć piękne obrazy, no oryginalne, niepowtarzalne, nie? Obrazy, takie, że takich, kto nikt nie ma, to po prostu unikaty, nie ma nikt takich, one są niepowtarzalne, także warto coś takiego kupić, zainwestować, jeśli ktoś ma zainteresowania i jeśli lubi sztukę, nie? I dlatego możecie się ze mną skontaktować na Facebooku, albo przez Messengera, albo na Instagramie. Nie wiem, linków chyba nie będę podawał, bo to jest bardzo łatwe, przez CK Chris Rastifa albo Rastifa Chris na Instagram, nie? Także nie jest takie trudne, może wpiszę linki, zobaczę, no i możecie się skontaktować, jakby ktoś chciał kupić, to ja mogę kontakt udostępnić i można kupić te właśnie obrazy, nie? So I will speak now in English. When somebody want to buy the art, you can contact me on Facebook, Chris Rastifa, facebook.com, or Instagram, Rastifa Chris, and we can link up. I give you my email or telephone number. I represent also Rastating Foundation on Facebook. So you can contact me, and the half price what you pay for the art we send to Africa. So my friend sent to Africa, and the half price go to the people who make it and who make it possible, and the rest we send to Africa. So you can
help the people and you can buy the unique art what we have. You know what I mean? So I represent Rastatin Foundation and I support project like this. You understand? So my people. Leute, auf Deutsch gesagt. Ihr kann kaufen so eine Kunst. Ihr kann kaufen diese Kunst, diese schöne Sachen, schöne Bilder und supporten Kinder in Afrika. Die halbe Preis wird, also das halbe Geld wird nach Afrika gesendet, das halbe Geld wird für die Leute, wer hat das alles gemacht und organisiert, diese Ausstellung. Also bitte kommt ihr hier nach Mülheim an der Ruhr, Oberstraße 27 und kauft was, wenn ihr habt übrig Geld, wollt ihr supporten. Weißt ihr, was ich meine? Das ist meine deutsche Aussprache. Ich spreche ein paar Sprachen, also guck nicht auf Grammatik oder so. Einfach, wenn ihr kann ihr hier gerne kommen und gucken oder einfach supporten und kaufen die Kunstbilder. Hier gibt es auch ein paar moderne Sachen, hier wie Venus oder andere. Und ihr kann hier auch kaufen und supporten, die ganze Projekt. Und das wäre ganz gut. Also das halbe Geld geht nach Afrika für Kinder und das Rest bleibt für die Leute, wer das gemacht hat. Also gerne kann ihr kommen. Mülheim an der Ruhr, Oberstraße 27. Big up. Big up yourself. Blessed love, one nation. Bless. To tutaj możecie tu widać właśnie, da kann man sehen diese Sache. Das ist hier diese Künstler auch am Arbeiten aus Gambia. Und das ist die ganze Projekt, kann man so sagen, Newsletter über die ganze Project. Also ist alles echt. You can see everything is real. It's no joke. So when you have some money, you can come and buy some and support. You can buy beer, you can buy the art, you know what I mean. You see, it's real, it's no joke. Big up yourself, my friends. To trzeba jeszcze zakończenie nagrać. Już jestem w domku sobie. Teraz taką kolacyjkę trochę późną jem powolutku. No i pooglądajcie, bo fajny będzie teraz vlog właśnie z wystawy. Bardzo interesujący według mnie oczywiście styl tego malowania, jaki ten artysta tam przedstawiał. No bardzo mi się podoba według mnie, no super, po prostu można czerpać inspirację, bo jest kilka wpływów różnych artystów, także dla mnie też inspirujące i daje mi wewnętrzne pomysły do tworzenia kolejnych moich pomysłów. Oczywiście będę i tworzę swoją oryginalną sztukę, ale zawsze gdzieś tam człowiek czerpie różne wpływy, nie? Także zapraszam, lajkujcie, follow me if you want, subscribe and you know, peace and love, one destination,
One big family. Nada.